moich źrenic wyczytasz jedynie o mat. Zapierdalam po nocach, może bym jebnął babkę. Jak mi się odbija z oczach, to się kurwo tempo patrzę. Nie było o sukach, było o plance. Jak piszę i przypalam, no to mówię, że coś machnę. Cześć wszystkich, bardzo serdecznie jest Nomika, to jest kolejny już drugi odcinek z FIFA 19 Ultimate Team. Jak widzicie, przed nami jest mój skład, który zrobiłem. Zagrałem sobie dwa mecze Squad Battles i no troszkę nazbierałem na piłkarzy, powymieniałem ich nawet. Widzę, że tu mi się coś nie zapisało, nie wiem dlaczego akurat ten pan tu się znajduje, a nie ma Lengneta, właśnie Lengnet. Powinien to się znajdować. I jak widzicie, kupiłem Muniaina, Muriela, Artura, Lengneta, Oriozole, Gaje. No i tak to chyba wszyscy są, co byli. I teraz tak właśnie, później wymienimy sobie tego Muniaina mówiłem, że też wymieniłem właśnie. Jakoś tym system się średnio grało, więc wolałem sobie go kupić. No i oczywiście Artur, jak mówiłem, i David Lopez pójdzie do wymiany jako pierwszy. Później wymienimy sobie Odriozola, chociaż i tak on ma bardzo ładne statystyki. Jest w sumie też młody, znaczy młody może nie aż tak, bo jest 95 rocznik. Griezmana na razie na ławce postawiłem. Wydaje się, że Muriel powinien to zrobić. Powinien też nam dość dużo. 4-4. Więc chyba lecimy z pierwszym meczem. Przeciwnik znaleziony i ma dobry skład. Alisson prawdopodobnie na bramce, Kompany, Sanchez jest naprawdę świetny, Gabriel Jesus na napadzie, Shaqiri, Lanzini, Firmino. No będzie ciężko, jeśli gościu jeszcze ogarnia, no to dostaniemy prawdopodobnie w pierdziel, ale tu widzę, że już zmiany. No ale postaramy się wywieźć korzystny wynik. Naprawdę dobrze mi się gra w tą FIFA, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ładnie to się rozegrało, naprawdę. Ciężko, no bo gości ma dobry skład. Jeszcze wymienił sobie Lukasa chyba za Shaqiriego. No i Firmino, no. Ciężko będzie w tym meczu cokolwiek prawdopodobnie walczyć, no bo gościu ma lepszy skład ode mnie. To jest więcej niż pewne. Ale będę walczył. I 1-1, ale szybka odpowiedź. Cóż za bramka w wykonaniu właśnie nie wiem kogo. Davida Lopeza, ja tak mówiłem, że będzie nas zawodził i w ogóle. A tu proszę bardzo, strzelam bramkę na 1-1. Naprawdę bardzo ładne wykończenie. Chociaż tutaj już przy pierwszej okazji mogła być bramka. Lecimy z tym meczem. Powiem wam, że naprawdę FIFA gra się zarąbiście jak na razie mi. I nie zamierzam tutaj przegrać. Jak to tak będzie wyglądało, że no po prostu ma szybszych piłkarzy i to widać po prostu. Właśnie tak jak mówiłem, ten mecz będzie naprawdę ciężki. Szybko bramki tracimy. I to jest właśnie złe. I teraz Gabriel Jesus. Ciężko, no bo mówię, on ma lepszych piłkarzy, chociaż i tak myślę, że będzie, że ten mecz jest do ogrania. 2-1 to jeszcze nie jest pogrom. Mamy faul. Możemy go wykorzystać. 11 minuta, a tyle się w tym meczu dzieje, że po prostu aż sam nie wierzę. Spróbujemy mu nie innym może. Czału chyba nie było. Koniec pierwszej połowy. Powiem wam, że nawet w tym meczu nie gra się jakoś ciężko czy coś, tylko po prostu to jest taki problem, że ja czuję, że on ma lepszych piłkarzy i to mnie najbardziej zabija w tym wszystkim, co nie? No bo statystyki meczu, no jak widzicie, no nie są jakieś złe. Ja nawet miałem więcej strzałów od niego. No ale no widzicie, no. Czuć, że ma lepszych piłkarzy i to tyle, tak? I to jest wszystko. I to jest 2-2. Piękne wykończenie przez siódemkę naszą, ale naprawdę Artur pięknie wszedł, ja go wypatrzyłem, nie ma spalonego i jest 2-2 w tym meczu. No mówię wam, że jak się postaramy, no to ten mecz nawet możemy wygrać. Tylko po prostu, gdyby to się nie psuło. Czy się nie psuje, naprawdę dobrze w obronie gram. Tylko po prostu trzeba się starać. No i koniec meczu. Powiem wam, że mecz naprawdę dobry. Miałem swoje sytuacje. Zremisowaliśmy go 2-2, więc żadnych wątów ani nic nie mogę mieć. A naprawdę fajny meczek. Przydałoby się tylko... Ten Muniain mnie najbardziej zawiódł, wiecie? Naprawdę, no wszyscy w świecie tylko Muniain. Musimy kogoś kupić na pozycję Muniaina.
jak widzicie, no Murianin miał najniższą ocenę, no i no niestety, no i Odriozola. A tak to wszyscy git, Dawid Lopez, na końcu go wymienię, Artur, piękna bramka, no ale Muniain, no Muniain jest do wymiany. Jeszcze statystyki meczu, tak jak widzicie, 13 na 13, 8 na 8, mecz wyrównany. Gościu miał tylko większe posiadanie piłki, ale tak, to wszystko jest, no wszystko, no po prostu ten mecz był strasznie wyrównany. I tak właśnie, tak patrzę na te karty, ustawiłem sobie 3000, no i no tylko no Lito, no ale... No właśnie, nie wiem kogo tam dać, no bo Muniain, no on nie daje tego, czego bym chciał. Jest przepychany i w ogóle, no właśnie nie wiem. Jeszcze zaraz coś wykombinuję, jeszcze coś przemyślę i gramy drugi mecz i ostatni w tym odcinku. Będę grał po dwa mecze, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Też nie chcę za długo, a i tak nie wiem, czy ta seria będzie tak kontynuowana, czy ona będzie tak właśnie, że tylko po dwa mecze. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Przeglądałem sobie tak mój klub i znalazłem takiego jednego zawodnika, którego sobie wypożyczyłem z La Ligi. A mianowicie jest to Gedesz. Na 12 meczów i jestem ciekaw właśnie, jak on zagra. 4 na 3 myślę, że no będzie to dobry, po prostu dobra zmiana i myślę, że Muniain jak coś to będzie chodził z ławki. Zobaczmy jeszcze tylko, jak kondycja wygląda u naszych. Dajmy im kondycję. Mam akurat dwie, to jedną im dam. O. I w sumie możemy grać kolejny mecz. Drugi mecz i ostatni w tym odcinku. Znaczy drużyna słabsza. Ma wypożyczonego Fabregasa, Mareza, Sané, Batlanda ma na bramce. No mecz do ugrania. Myślę, że akurat tutaj, akurat ten mecz powinniśmy wygrać. Chociaż wiecie, zależy od tego, jak on będzie grał. I koniec pierwszej połowy, mecz zapowiadający się naprawdę fajnie. Trochę strzałów niecelnych, więc wam za bardzo ich nie pokazywałem. Bardziej takie akcje takie na styku będę pokazywał, ale takie strzały, nie strzały, to nie ma sensu. Zobaczmy tylko statystyki meczu i lecimy z drugą połową. I właśnie statystyki meczu, 6 strzałów, 3 cele, 3 strzały, 2 cele, no przeważamy w tym meczu, ale coś no nie może wpaść. No właśnie o to chodziło. No goście dostali na maksy i strzeli bramkę i to jest właśnie najgorsze, ja wszystko prowadzę tutaj, a on... O Jezu, to jest takie wkurzające, a nie wiedziałem, że on to tak rozegra i że to tak przejdzie. O Jezu, i teraz ja muszę się starać, żeby strzelić bramkę. To jest właśnie najbardziej wkurzające, no bo ja prowadzę praktycznie w tym meczu. Aj! Tu też było blisko. Jak ja przegram ten mecz, to się wkurzę, no bo kurde, no... Mam szansę wygrać, a on teraz będzie grał na czas, no patrzcie. To są najgorsi ludzie, nie? Czemu nie uderzył tego z pierwszej? Ja pierdziele ludzie, no normalnie to są takie emocje, że po prostu nie wierzę, jeszcze ich jest pewnie. A jak? Nie wierzę w to po prostu. Jeszcze on to złapał, no nie, no to są jakieś jaja ty, no. A mówiłem, że wygram ten mecz. No bo nie mogę wykorzystać sytuacji, które dostaję. No ja pierdziele ludzie, no ja to przegram. To jest tak... Ten mecz jest aż tak mnie wkurwiający, że... No i przegrałem. No... Jezu, ja tak przeżyłem w tym meczu, że to jest po prostu miazga. Nic mi nie chciało wpaść. Kompletnie nic. To jest po prostu żenada. Pierwszy raz mnie ta gra wkurwiła, nie? No bo po prostu nic mi nie chciało wsiąść. Nic, kompletnie nic. Tutaj było tak ciężko coś zrobić. I gościu jedną akcją wygrał mecz. No jedną akcją, no jedną akcją wygrał mecz. Ja wam to pokażę. Naprawdę. On jedną akcją wygrał mecz. No patrz na to, 13 strzałów, 7 celnych, 5 strzałów, 3 celne. Posiadanie piłki, no wszystko jest na moją korzyść. To jest po prostu aż... To jest wkurzające. To jest po prostu wkurzające. Naprawdę tym składem gra się fajnie, tylko po prostu... Sytuacje. Mam sytuację, nie potrafię ich wykorzystać. Przeważam i w ogóle gościu ładuje jedną akcję na najbliższy słupek i bramkarz, nie wiem, no... Przydałoby się tu wymienić właśnie tego środkowego obrońcę, jakiegoś lepszego. Zaraz tutaj zobaczymy, kogo to można byłoby wymienić. Mam 3000. Liga. Szybko, szybko. Tutaj. Eś. O. I ustawmy tak. Trochę się zapędziłem. Tak odrobinkę. Ustawmy 3-8.
Tu stawmy 3-6. Tu 3-8. I zobaczmy, czy kogoś nam znajdzie. Neś, o. Jest Lengnet, jest Nacho. Chociaż Nacho. Nacho to już jest fajna opcja, powiem wam. Murillo 80. Też Murillo to też jest fajna opcja. Zresztą mi się daje, że Nacho Fernandez byłby lepszy. Chociaż no właśnie nie wiem teraz. Czy Murillo, czy Nacho Fernandez? Albo Savić, ale Savić ma za mało tempa, Savić odpada. Ja nie chcę mieć gościa, który nie potrafi biegać. Mi się daje, że chyba Murillo. A sobie sprawdzimy jeszcze tych dwóch piłkarzy. No jak widzicie, no Murillo jest po prostu lepszy od Savicia. I tak sobie zrobimy... Aj, kupimy sobie Murillo. A tego pana... Tak... Aj. Murillo sobie już wstawię do składu. O, i myślę, że Murillo będzie tutaj dobrą opcją. Wyszukamy go za dobrą cenę. Murillo... powiedzmy, że ja bym go kupił za 2500. Jest za 2500, o proszę. I to ile? Nie no, to mamy dobrego obrońcę. Wydaje się, że on jeszcze 1500 będzie. Dam 1200, nie ma. 1300 jest. To bio. Nie. Dobra. No i nasz przypisz. 2500 do przodu. Murillo jest. Teraz. Mam 2,5. Zobaczmy. Czy jakiś dobry eśpek by był, chociaż eśpeka mam to. Nie za bardzo mi jest potrzebny, ale zobaczę. Quadrado, 4 gwiazdki, ładnie wygląda. No, Artur ma za mało tempo, ale... Musi takiego Quadrado by było fajnie kupić. Szkoda, że Wiery nie ma, Wiera to... No naprawdę dobry piłkarz, Bruno, 36 tempa to jest po prostu tragedia. Ale no szkoda, że aż tak mało ma strzałów, no. Na razie chyba Artur zostanie. Zobaczmy. PO. Od Oriozoli ktoś będzie lepszy, no jest niby. Jest niby Alex Vidal, ale. To jest taki bardziej skrzydłowy. Widzę, że. Od Riozola jest no lepszy. Nie no, myślę, że od Riozola na razie będzie dobry. Kurde, nie wiem, kogo tam jeszcze mógłbym zobaczyć. Czekaj, się szybko sprawdzimy. Kogo ja tu mógłbym jeszcze zobaczyć. Kto tu jeszcze mógłby być? Ruli na razie broni. Chociaż Ruliego bym też wymienił, ale no teraz powiedzcie mi na kogo. Chciałbym... Ruliego. Adan. Lopez, nie, Castilla. Ten Adan. To nawet. Porównam go z Rulim. Ruli gorszy. Kupię sobie tego Adama. Zostawię go za stówę. Może go ktoś kupi. Adana sobie kupimy na bramkę i myślę, że będzie dobrze. Teraz tak. Szukam go za dobrą cenę.
Za to się specjal do nawet mogę kupić, o proszę. Dzień dobry, witam cię w klubie. Zostało nam 100 tysięcy. 1100 tysięcy. No i git. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku się trochę to poprawi i wygramy, bo na razie no... Division Rivals. Po prostu... Czekajcie, żeby po prostu zobaczyć, jak będziemy Liza, ale mi się wydaje, że tak jakby się nas biło do szóstej, musielibyśmy jeszcze chyba jeden mecz wygrać. Ale ja chciałbym zobaczyć szóstej Lizy. Więc co, to było na tyle, jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, zasubskrybować kanał na dole, nacisnąć dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia. Zapraszam też na mojego fanpage'a, tam już jestem jakby aktywny. No i co, to by było na tyle, trzymajcie się jeszcze raz, widzimy się już w kolejnym odcinku, może jutro, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja lecę, trzymajcie się, pa pa. Długo się żegnam zawsze, ale chyba tak to już u mnie jest. Pa, pa.